poprzednie nauczanie. Zapraszam, to są krzesła wolne. Poprzednie nauczanie to była taka gra wstępna. To się zacznie. Duchu Święty, Duchu Święty, Duchu Święty, mam kłopot. Ratuj mnie, Duchu Święty. Będę miał kłopot. To, co mam wam do powiedzenia, widzicie, że ja lubię obrażać, nie? Umysły. Czasami, żeby coś do nas dotarło, to trzeba wstrząsnąć. Bóg też wstrząśnie. Nie tylko nie ziemią, ale i niebem wstrząśnie. I nasza służba też taka jest trochę jak służba Jamesa Bonda. Nie chcę nikogo zmieszać, ale musimy wstrząsnąć. Martini musi być wstrząśnięty, nie zmieszany. A umysł musi być wstrząśnięty, żeby zaczął myśleć. Umysł musi być wstrząśnięty, żeby zaczął się zmieniać. Amen? Amen. Czy chcecie zmieniać swoje umysły? Przemienić? Bo będzie wstrząśnięte to, co jest zniszczalne. Po to, żeby to, co zniszczalne, zostało zniszczone, tak? A to, co niewzruszone, się ostało. Amen? Amen. To co musi być wstrząśnięte? Czy mądrość tego świata... Na pewno. Mądrość tego świata ma pozostać w naszych umysłach, czy to ma być wstrząśnięta, żeby została zniszczona? Wstrząśnięta jak proch. Halleluja. Z butów. W naszych główkach jest mnóstwo mądrości tego świata i nawet nie jesteśmy tego świadomi. Niestety. Dlatego jeszcze tam dziadostwo siedzi w nas. Ci ludzie w świecie, którzy mają dosyć tego świata, ale nie znają Jezusa, i którzy budują swoje życie na jakichś starych pokoleniach, na mądrości starych pokoleń, dysponuje większą mądrością Bożą niż Kościół. Bo Kościół chce być, wiecie, taki chce być nowoczesny, taki na czasie. Kościół chce być taki nowoczesny. Podłączajcie te telefony. Niestety przez to właśnie buduje na humanizmie, który już się wkradł do Kościoła, wkradł się do naszych umysłów i tam siedzi i nie chce wyleć. Będziemy to dzisiaj wywalać. Może to troszkę boleć. Dawaj. Ale lubicie jak boli, nie? Amen! Bo to, co stworzone, czyli mądrość tego świata, musi być wstrząśnięte, żeby zostało to, co wieczne, czyli mądrość Boża, która jest niewzruszona. Amen? Amen! Amen. I w nasze umysły jest wpompowane mnóstwo starych sposobów myślenia. Jak się głosi prawdę, to te stare sposoby... Ludzie się obrażają, ale tak naprawdę to się obrażają te stare sposoby myślenia. Wiecie? Czym więcej mądrości tego świata w głowach, tym bardziej się obrażamy. No bo one nie chcą nas puścić dalej. One chcą, żebyśmy, wiecie, siedzieli w tym starym smrodzie i nie wlezili do nowego, świeżego powietrza. Wszystko, co zniszczalne, musi być wstrząśnięte, żeby zostało zniszczone. Halleluja. I wiecie, to będzie troszeczkę boleć. Ale jak to będzie boleć, to macie się patrzeć na to w czterech aspektach. Szczególnie 50% z was będzie boleć troszkę. Dawaj. Bierzemy.
Musicie na to patrzeć w czterech aspektach. Jeżeli będę to głosił i coś wam będzie zgrzytać, to popatrzcie się na każdy z aspektów, jak to ma wyglądać, ok? Będę o czymś mówił między nami, relacjach mężczyzna-kobieta, popatrzcie się tu, rozumiecie? Jak to działa w tych dziedzinach? Jak myślicie, które z tych par, jakbyście mieli poukładać w kolejności od tego, gdzie jest największy Boży porządek, to która będzie pierwsza? Ojciec Duch Święty. Amen. Druga? Jezus Kościół. Głowa ciało i Kościół. Głowa ciało. Pytam, jak jest. Myślę, że to jest na pierwszym miejscu. Wydaje mi się, że to jest na drugim miejscu. A dobrze. To jest dopiero na trzecim miejscu. Kościół jest. Niestety. I to jest na czwartym miejscu. Czy się zgodzicie ze mną? Tak. Ale wszędzie musi być tak jak tu. Amen? Amen. Wtedy dopiero będzie Boży porządek. Amen? Amen. Więc damy to do kącika. Zrobimy tak. W kąciku sobie to tam będzie stało. Jak będziecie mieć jakiś problem, to do kąta. Amen? Jeśli mieć jakiś problem do mnie, że źle głoszę, do kąta i sobie przemyślę wszystko. Amen! Ale strategia. A do mnie po prostu... Do kąta. Amen? Amen. Czy to jest jasne? Jasne. Czy mogę zacząć, tak? Wiecie, gdzie macie się udać, jak będziecie mieć problemy. Tak. Dobrze. Halleluja. Dobrze, zacznijmy od początku. Czyli znowu wracamy do... Eden. Jak został stworzony człowiek? Zobaczcie. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. To jest werset z 1 Jana. 5 rozdział. Znajdziecie go tylko w Bibliach Gdańskich, niestety. Biblia Gdańska jest najbliżej oryginału. Tam jest ten werset. W Biblii Warszawskiej i Tysiąclecia niestety jest ucięty. I oto, jak to wygląda. Albowiem trzej są ci, którzy świadczą na niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty. A ci trzej jedno są. A trzej są, którzy świadczą na ziemi. Duch i woda i krew. A ci trzej ku jednemu są. I jeżeli Bóg stworzył na swój obraz człowieka, to go stworzył na jaki obraz? Co odpowiada, co tym trzem świadkom w niebie, co odpowiada na ziemi? Duch Święty odpowiada, wiadomo, Duchowi, tak? Ojciec to krew. A w krwi jest dusza. Czyli Ojciec to dusza. A Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, to Jezus, tak? Woda. Widzicie to? Na Jego obraz jesteśmy stworzeni. Z ducha, duszy i ciała. Amen? Tak, amen. Amen. Tak zostaliśmy stworzeni. Na obraz Boga. Zgodzicie się ze mną? Tak. Dobrze. Jak Bóg stworzył oblubienicę Adamowi? To jest Adam. I teraz on wziął tego Adama, tak? Stworzył mu oblubienicę. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie. I gdy spał, wyjął jedno z jego żeber. Dobrał się do jego boku i wybrał jedno z jego żeber. A to miejsce zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: to dopiero jest kością z moich kości, ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
jednym ciałem. Zobaczcie. Ojciec, gdy Adam zasnął, wyciągnął z jego boku żebro, czyli ciało, tak? Pewnie było to żebro z krwi całe, tak? Wyciągnął to żebro z krwią. Z tego żebra zbudował niewiastę, tchnął w nią życie. Przyprowadził ją do Adama. Czy coś wam to przypomina? Jak Bóg stworzył oblubienicę Jezusowi? Zobaczcie. Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleny, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Krew i woda. Pięćdziesiąt dni później tchnął w tą oblubienicę życie. Tu powstała oblubienica. Amen? Kościół. Amen. To jest narodzenie Kościoła. Czyli z wody, z krwi i z ducha powstała oblubienica. Wiecie, czemu Jezus oddał swoje ciało? Tam umarło ciało Chrystusa. Wiecie, po co umarło to ciało Chrystusa? Żeby powstało ciało Chrystusa. Amen. Amen. Marło ciało Chrystusa, żeby powstało ciało Chrystusa. I 50 dni później tchnął w to ciało Chrystusa życie. Amen. Amen. I to ciało Chrystusa ma głowę, którą jest Jezus. Halleluja. Czy wiecie, że śmierć Chrystusa, śmierć Jezusa jest równocześnie zaślubinami ze swoją małżonką? To są zaślubiny. Jezus Chrystus umiera dla siebie i staje się jednym ciałem. Tak ma wyglądać małżeństwo. Zaprzeć się samego siebie. I to samo się dzieje podczas gdy mężczyzna bierze żonę. Ma umierać dla siebie samego, by być kimś jednym z nią. Amen. Mężczyzna plus kobieta równa się człowiek. Amen? Amen. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga, na Jego podobieństwo. Czyli mężczyzna musi umrzeć, kobieta również musi umrzeć, muszą umrzeć dla siebie, by być kimś jednym. Kimś jednym, kimś czymś zupełnie nowym, rozumiecie to? Nowym stworzeniem, to jest nowe stworzenie. Są kimś jednym, dlatego jest napisane. Nie ma już Żyda, ani poganina, nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny, ani kobiety. Amen. Wszyscy Amen. Bowiem jesteśmy kimś jednym. Amen. W Chrystusie Amen. Jezusie. Amen. To jest obraz Jezusa Chrystusa, Jego Amen. Głowa i ciało Chrystusa. Amen. I my na to samo podobieństwo mamy żyć jako mąż i żona. Amen? Amen. Amen. Mamy być kimś jednym. Nie chodzi o... W tych wersetach, o nie ma już mężczyzny, nie ma kobiety, nie ma się co patrzeć na nasze... No nie ma, bo nas nie ma być. Mamy być kimś jednym. Małżeństwo jest nowym stworzeniem. Jesteśmy ciałem Chrystusa. Malutkim takim ciałkiem Chrystusa. Czyli się składa na całe ciało Chrystusa. Amen? Komórką. Podstawową komórką ciała. Ciała. Jeżeli mężczyzna jest obrazem porządku, a właśnie. No, to teraz się zacznie. Idę do konta. Jeżeli mężczyzna jest obrazem porządku, to kobieta jest obrazem czego? Porządku. Kobieta jest obrazem piękna, ładu i harmonii. W tym ciele. Dla mężczyzny jest ważne, żeby dawać kobiecie emocjonalną ochronę. Wiecie? To jest obowiązek mężczyzny. Głowy. Ma dawać emocjonalne bezpieczeństwo, otaczać miłością.
i w ten sposób pomagać jej przyjąć tą rolę podległą. Amen? Amen. Coś słabo. Amen! Za późno to mówisz, proszę pana. Bo jeżeli patrzycie na jakiegokolwiek człowieka, na przykład na siebie, to wasze ciało jest nad waszą głową? Czy pod waszą głową? No właśnie, jest pod. Poddane. Wasze ciało jest poddane. Ono nie wierzga, tak? Ono nie robi niczego, co by głowa nie chciała. Amen? Amen! Czy robi wasze ciało coś innego? Nie. Nawet jak dłubiecie w nosie, jak wasze ciało dłubie w waszym nosie, to tylko wtedy, kiedy głowa o tym zdecyduje. Amen? Amen! Zgadza się, no. Mądre. Głowa jest liderem i pomaga ciału trwać w tym poddaniu, okazując mu miłość. Głowa ma być zawsze liderem. Ale ciało musi rozumieć, że to jest, że głowa ma być liderem. Mamy mu być poddana, wtedy może być liderem. Jeżeli nie jest poddana, wtedy może być liderem. I co? I głowa dba o swoje ciało, tak? Dbać o swoje ciało, karmicie je, oszczecie, czasem się gdzieś podrapiecie. Tak? Tak. I ta swędzi. Idziecie się wykonać. Oczyszczacie się. Głowa dba materialnie, emocjonalnie o swoje ciało. Karmi je, dba o nie. Jak mu zimno, to przynosi kocyk. To jest rola głowy. Wsłuchuje się w potrzeby swojego ciała. Ale jednocześnie nie dajemy swojemu ciału wszystkiemu, czego chce, tak? Dajemy mu to, czego potrzebuje, a nie tego, czego chce. Amen? Amen. Jeżeli będziemy dawać swojemu ciału tego, co chce, to będzie... To ciało będzie w opłakanym stanie za jakiś czas, tak? Zgadza się? Tego chcę, a tego chcę, a to, a teraz jedziemy to, a teraz to. I to jest właśnie dyscyplina. Dawanie ciału tego, co potrzebuje, a nie tego, co chce. Bo co, wyobrażacie sobie, żeby na przykład ciało tłukło swoją głowę? Wyrywał włosy? Wyżyje się na ciebie. Nie może tak być, tak? To wyglądało jak opętanie demoniczne, co? Tak czy nie? Tak. No to jak myślicie, co stoi za tymi wszystkimi kłótniami męża i żony? Demon. Zgadza się. Nie jesteśmy poddani Bożemu porządkowi, to poddajemy się demonom i one zaczynają działać na nasze emocje, zaczynają się jazdy w naszym życiu i wyglądamy jak takie ciało, co się tłucze samo z siebie. Zgadza się. Małżeństwa wyglądają jak ludzie opętani demonicznie. Straszne to jest. I potem małżeństwa zazwyczaj wyglądają tak. Albo tak. W niektórych domach tak. Ale generalnie wygląda to tak, bo problem polega na tym, że nie wiemy, kim jesteśmy i zupełnie nie znamy swoich ról. Zostaliśmy z tego całkowicie okradzeni przez diabła. Nie stało się to, wiecie, z dnia na dzień, tylko przez całe pokolenia diabeł drążył ten temat. Bo wiedział, że jeżeli uderzy w niego, to rozwali cały system i świat. I to, co teraz widzicie dookoła, to jest właśnie wynikiem tego, że się dobrał do małżeństw. Diabeł rozwalił wszystko od podstawy, od małżeństwa. Tam się zaczyna życie. Jeżeli tam nie ma życia, nie ma porządku Bożego, to zaczyna się bałagan w całym świecie, we wszystkich dziedzinach życia. Bo zazwyczaj, wiecie, ani mężczyzna, ani kobieta nigdy nie są gotowi do tego, żeby wziąć ślub. Oni nie są gotowi, bo nikt ich do tego nie przygotował.
Nikt tego nie nauczył, jak się zachowywać, jakie role przyjąć. Jesteśmy niepełnosprawni w tym temacie. I stąd te wszystkie kłótnie, problemy w naszych rodzinach. Gdzie kobiety zaczynają manipulować mężczyznami za pomocą seksu, za pomocą histerii, szantażów emocjonalnych, albo przez próżność, mówiąc mu, jaki jest wspaniały, żeby wpłynąć na niego i zmanipulować. A mężczyźni z kolei, jak są źli na swojej kobiety, to zaczynają przykręcać im śrubę, żeby pokazać im, jak bardzo są od nich zależni. I to jest smutne, bo musimy się posuwać do takich rzeczy, żeby wpływać na siebie nawzajem i nazywamy to miłością. A w tym nie ma żadnej miłości. I robimy to, bo nigdy nie wchodzimy we własne role i męczymy się ze sobą do późnej starości. I wspominamy potem jakieś takie, wiecie, pojedyncze sytuacje, kiedy było dobrze. Ale nie musi tak być. Czyli nie musicie siedzieć jako 80-letni staruszkowie przy zupie i żona do ciebie mówi: o, jak se wspomnę tę historię sprzed 60 lat, to mi się robi ciepło na sercu. Nie gadaj głupot, tylko wyciągnij ten cycek z zupy. My już opowiadamy właśnie takie dowcipy. Opowiadamy o tym dowcipy, bo płaczemy, bo wiecie, no to jest płacz przez łzy. Się tak przyzwyczailiśmy do tego, tak zostaliśmy tu wtłoczeni, że już nie widzimy, gdzie popełniamy błędy, bo ten system tak wlazł z buciorami do naszego życia, że żyjemy w ten sposób i myślimy, że tak ma być. Ale wcale nie musi tak być. Myślę, że właśnie wraca porządek, Boży porządek do Kościoła, do małżeństwa. Bo nie będzie Bożego porządku w Kościele, póki nie będzie go w małżeństwie. Będzie boleć, wiecie? Dawaj. Będzie troszkę boleć. Bać. Posłuchajcie. Każda kobieta chce bezpieczeństwa. Amen? Amen. Amen. Kobiety, czy chcecie bezpieczeństwa? Każda z was potrzebuje bezpieczeństwa, tak? Tak. No właśnie. Jeżeli potrzebuje tego bezpieczeństwa, to musi poddać się mężczyźnie. Musi pozwolić mężczyźnie, posłuchajcie mnie teraz, kobiety. Musi pozwolić mężczyźnie, by przejął za nią całkowitą odpowiedzialność we wszystkich dziedzinach życia. Na każdej płaszczyźnie. Materialnej, emocjonalnej, rodzinnej, przyjacielskiej. Rozumiecie to? Zobaczcie, bo w dziedzinie seksu musi mu oddać wszystko. Musi być poddana. Ale nie tylko tam. Fileo, czyli to są cztery słowa określające miłość w języku greckim. Eros, czyli miłość zarezerwowana dla małżeństwa. Fileo, czyli miłość przyjacielska. Storge, czyli miłość rodzicielska. I agape, bezinteresowna Boża miłość. Tak? Kobieta musi oddać te dziedziny życia, przyjacielską miłość, żeby mężczyzna był za nim odpowiedzialny. Storge. I wtedy dopiero mężczyzna może wlać w nią agapę. Amen? Wtedy dopiero dochodzimy do sedna sprawy, do agapy. W Bożym porządku jest poznanie miłości bezinteresownej, która nic nie chce w zamian, niczego nie oczekuje. Ona po prostu płynie. I mało tego, że ma mu oddać te dziedziny, to jeszcze ma go umacniać w tym, by on mógł w nich się poruszać, w ich małżeństwie, w ich ciele. Amen?
Musi go umacniać w tym, by stawał się silną osobowością. Dlaczego? Bo czym silniejsza głowa, tym silniejsze ciało. Amen. Czym Amen. Silniejszy mąż, tym silniejsza żona. Amen? Amen. To jest Boży porządek. Czym bardziej poddana żona, tym większy autorytet głowy i tym większa siła całego ciała. Amen? Amen. Jeśli żona jest poddana we wszystkim, to cały autorytet męża jest w Chrystusie. Cały jego autorytet jest w Chrystusie. Całe ciało ma wtedy taką władzę i taką moc, jak sam Chrystus. Amen? Amen. Jeśli komuś się coś nie podoba, do kąta. Okej. Okay. Zobaczcie. Efezja. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową ciała. On zbawca ciała. On zbawca ciała. Amen! Jezu. Jak myślicie, czy tu jest mowa o Chrystusie? Mąż jest głową żony. On zbawca ciała. No, musicie to rozważyć, co tu teraz powiem. Zobaczcie. Jak było w Starym Przymierzu? Kto był obrzezywany? Kobieta była obrzezywana? Nie. No właśnie. Nie była obrzezywana. Dzięki mężczyźnie, głowie rodziny, żona była pod przymierzem, tak? Tak. Amen? Amen. Amen. Mąż ją zbawiał, tak? Przez to, że była z mężem obrzezanym, była Żydówką. Czyli obrzezany mąż, głowa, był zbawcą swojego ciała. Myślicie, że coś się zmieniło w Nowym Przymierzu? Dlaczego się mówi, że będziesz zbawiony ty i twój dom? Zobaczcie. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Amen. No. Nie tylko ty. Szymon. Sprawa Szymona, którego nazywają Piotrem, to był anioł powiedział do Korneliusza. Sprawa Szymona, którego nazywają Piotrem. A on powie ci słowa. Czy tu jest napisane, on powie wam wszystkim słowa? Ci. On powie ci słowa, przez które będziecie? Będzie. Będziesz zbawiony ty i cały dom twój. Widzicie to? I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i miłości, i świątobliwości i skromności. Pomyślcie nad tymi wersetami. Ja nie będę na nie odpowiadał, wracam do Efezjan. Umywam od tego ręce. On zbawca ciała, lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom, we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Umarł. Umarł dla siebie. By powstało ciało Chrystusa, całe. To samo ma zrobić mąż. Amen? Amen. Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo. Aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę? Siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy jest żywy i pielęgnuje jak Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swoją żonę, jak siebie samego. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Kochaj swoje ciało. A co? A żona? A żona co? Żona niechaj odnosi się z czcią. Ze czcią! To nie ja napisałem.
do swojego męża. To nie ja napisałem. Nie zabrałem. Okej. Jezus i mąż ma umrzeć dla siebie samego. Mąż ma umrzeć tak samo jak Jezus. A Kościół, żona, ma żyć dla nikogo, tylko dla Chrystusa. Amen? Amen. Czy Kościół ma żyć tylko i wyłącznie dla Chrystusa? Mhm. Czy może żyć dla kogoś jeszcze? Nie. Dla Boga Ojca. Dla Chrystusa. Przez Chrystusa jest, idzie do Ojca. Jest, droga jest przez Chrystusa, więc ma być podległa tylko Chrystusowi. Amen. To jest Boży porządek. Jeżeli ominiemy Chrystusa i chcemy iść do Boga, nie, tak. Bez Syna nie ma Ojca. Boży porządek jest przez Chrystusa, przez Jego głowę. Czyli Kościół ma żyć dla nikogo, tylko dla Chrystusa. A żona ma żyć dla nikogo, tylko dla... Amen. Jeśli wam nie pasuje do kąta. Czy ciało może żyć dla czegoś innego oprócz swojej głowy? No nie, bez głowy nie przeżyje. No. Amen. Ok, co powiedział Bóg o kobiecie, gdy ją ukształtował? Że jest to pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Pomoc dla niego odpowiednia. Zobaczmy, czym jest kobieta dla mężczyzny. Piękność kobiety rozwesela oblicze i przewyższa wszystkie pożądania człowieka. Amen. Jeśli w słowach swych mieć będzie ona współczucie i słodycz, jeżeli takie rzeczy będą w jej ustach do swojego męża, dla którego ma żyć, bo nie ma żyć dla kogo innego, tak? Amen? Mhm. Zobaczcie, co się dzieje z mężem. Mąż jej nie jest już tak jak inni ludzie. Nawet nie wiecie, jaką siłą dysponujecie kobietę. No, hi. Kto zdobędzie żonę, ma początek pomyślności, pomoc podobną do siebie i słup oparcia. Gdzie nie ma ogrodzenia, rozdrapią posiadłość, a gdzie brakuje żony, to mąż wzdycha zbłąkany. Amen. Niewymowne wzdychnięcie. Tak powiem. Się dzieje. Halleluja. Zobaczcie, czym jest kobieta dla mężczyzny. Jest pomocą dla niego odpowiednią. Jest słupem oparcia. Jest jego ogrodzeniem. To jest rola kobiety dla każdego mężczyzny. Amen? Amen. Celem kobiety jest tworzenie wewnętrznego ładu i porządku wokół mężczyzny. Kobieta jest ogrodzeniem, strażniczką porządku wokół mężczyzny i solidnym słupem, jego oparciem. Amen? To jest cel kobiety. A cele mężczyzny? Jest stworzenie porządku i ładu w rodzinie, w mieście, zborze, ojczyźnie, w świecie. Amen? Amen. To jest powołanie mężczyzny. Czym silniejsza kobieta, tym silniejsza głowa. Całe ciało. Jeżeli mąż jest powołany do wielkich rzeczy, a każdy z nas jest powołany do wielkich rzeczy, do budowania Królestwa Bożego, nie może go budować, jeżeli nie ma tego wsparcia, nie ma ogrodzenia, nie ma słupa oparcia. Amen? Nie ma tego porządku, który kobieta ma tworzyć wewnątrz jego rodziny. Wtedy on w tym porządku może działać wszędzie na zewnątrz i budować Królestwo jak Abraham. Amen? Amen. Cóż tak. Słabo. Do kąta. Ciężki grunt. No wiecie, no, ja sobie tego nie wymyśliłem. Ja bym chcę pogadać o miłości, ale no muszę o tym głosić. Podstawy chcę mi uczą. No właśnie. Najwyższy czas, żeby zakładać podstawówki i zacząć o tym uczyć. Amen. Amen.
I tak naprawdę kobieta jest tym elementem, bez którego nie będzie ładu na świecie. Rozumiecie? Bo wszystko wypływa od dołu. By moc spływała z góry. Porządek musi wypływać od dołu, by moc mogła spływać od góry. Amen? Bo ostatni będą pierwszymi, a najpokorniejsi największymi. I widzicie, dlatego właśnie diabeł uderza w ten element przez dziesiątki lat. Prowokuje i doktrynuje kobiety, by konkurowały z mężczyznami. Każe im założyć gacie i konkurować z chłopami. A one nieświadome robią to i są przeciwko Bożemu porządkowi. Jest tylko jedna gorsza rzecz, wiecie, od tego, jak kobieta chce konkurować z mężczyzną. Jeżeli mężczyzna odpowiada na to i zaczyna konkurować z kobietą, wtedy jest niezły pajzer. Wtedy jest taki zamęt w małżeństwie. Wszystko się rozwala. A diabeł zaciera ręce i się cieszy. Jeżeli mężczyzna zaczyna daje się podpuścić diabłu i zaczyna konkurować z własną żoną, to nigdy nie skończy się to dobrze. Bo tracimy czas, energię, władzę i cały autorytet, a diabeł się cieszy. Zazwyczaj to wygląda tak, że chcemy być równi. Ale to nie jest Boży porządek. Nie jesteśmy w stanie odebrać nic. Kobieta często nie zgadza się z mężczyzną, bo nie patrzy na rzeczy jego oczami. Wiecie? Męska strategia wybiega dalej niż kobieca taktyka. Mężczyźni działają strategicznie, kobiety działają taktycznie. I często się nie zgadzają z mężczyznami, bo ich po prostu spojrzenie wybiega dalej niż one są w stanie sięgnąć. I dlatego kobieta powinna zaufać mężczyźnie. Amen? Kobieta powinna zaufać mężczyźnie. Bo w ten sposób uwalnia się branie jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ona w ten sposób uwalnia się od brania odpowiedzialności. A mężczyzna wtedy, wiecie co się dzieje z mężczyzną? Wzrasta. Nie ma na kogo zwalić. On nie ma na kogo zwalić. Zaczyna szukać, na kogo by tu zrzucić odpowiedzialność? I koniec końców musi zacząć polegać na Chrystusie. Nie ma innej drogi. Wiecie co, mężczyzna... I teraz to, co wam powiem, kobiety. Mężczyzna nie wybiega dalej, tylko dlatego, że jest, wiecie, mądrzejszy. Chwała Bogu. Nie dzięki jego zdolnościom, ale dzięki poleganiu na Chrystusie. Rozumiecie to? Ale nie może polegać na Chrystusie, póki tu nie wlezie. A nie wlezie tu, póki tu nie będzie porządku. Wtedy zrzuca całą odpowiedzialność na Chrystusa i wtedy się dzieją wspaniałe rzeczy. Amen. To jest dopiero w tym Bożym porządku zaczyna działać wszystko w małżeństwie. My naprawdę nie jesteśmy, wiecie, mądrzejsi. Ale nasza głowa jest mądrzejsza. Amen? Amen. Amen. Głową mężczyzny jest? Chrystus. A głową kobiety? No. Amen. Jak wejdzie pierwszy mężczyzna, a kobieta dołączy później, to może być? Bo nie mamy nie patrzeć jeden na drugi, tylko mamy wchodzić w Boży porządek. Tak jest. Amen. Motywowani miłością agape, czyli bezinteresownością motywowani mamy być. Czyli jak czekasz na żonę, wiesz co, zdzicha, ja będę czekał, aż ty w końcu wejdziesz. A ona, a ja będę czekała, aż ty mnie w końcu pokochasz. Agape. No i umierają. Ona z tym w zupie.
Dopiero w tym porządku, w tym Bożym porządku może być uwolniona moc, Boży autorytet. Wtedy zaczyna spływać z nieba na ziemię Boża moc i rzeczy zaczynają działać. Wtedy już nie ma, nie będzie pytań, dlaczego pewne rzeczy nie działają w Kościele. Nie działają, bo jest bałagan. Okej. Czyli tak, mężczyzna nie wybiega dalej dzięki swoim umiejętnościom, ale dzięki temu, że doskonale podlega Chrystusowi. Tak? Który jest alfą i omegą, początkiem i końcem. I ufając mu, nawet jeśli nie rozumie pewnych rzeczy, nawet jeśli wszyscy dookoła mówią: ja tu pielgrzymuję w oglądaniu, ja tu nie widzę w twoim życiu owoców, ale on ufa swojej głowie i idzie. Prowadzi go GPS Ducha Świętego, który jest w nim, tak? I kobieta ma ufać, kobieta musi zaufać swojemu mężowi, że został wybrany przez Boga dla niej i że mu ufa. Jeżeli ona ufa, jej zaufanie jest ulokowane w mężu, w głowie, to ta głowa wtedy musi zrzucić zaufanie całkowite w Chrystusie. Nie ma innej możliwości. To jest Boży porządek. Wtedy mąż jest zdeterminowany, by polegać na Chrystusie. Bo to jest poleganie na głowie, czyli czymś najmądrzejszym. Tak? Amen? Tam jest mądrość Boża i tam jest rozwiązanie wszelkich naszych problemów. I to poleganie jest na mądrości Bożej. Tylko w takim porządku odnosimy zwycięstwa. Jeżeli kobieta nie podlega mężczyźnie, to, to tak naprawdę nie ufa Bogu. Że ten mężczyzna został jej dany przez Boga. Amen? Amen. Amen. Nie ufa mu, że ten mężczyzna jest dany od niego i nie ufa Bogu, że Bóg go będzie prowadził. To jest kwestia zaufania. Oddając tak naprawdę odpowiedzialność swojemu mężowi, ty pokazujesz w ten sposób Bogu, jak bardzo mu ufasz. I ty sam w tym samym momencie uwalniasz się całkowicie odpowiedzialności. I wszystko spada na mężczyznę. I radź se, chłopie. Oczywiście. Weź mu wsparcie, bo jesteś ogrodzeniem, jesteś sługą oparcia. Czym więcej go będziesz wspierać, czym większa będzie głowa, tym większa będziesz ty. Większa będzie wasza moc. Amen? Amen. Ale jeżeli kobiety nie chcą zaufać mężczyźnie, bo nie ufają Bogu, to jest to niewiara. A tam, gdzie jest niewiara, tam zaczyna się bunt. Grzech. A wszelki bunt prowadzi do chaosu. Do wyjścia z porządku. Do bałaganu. To jest miejsce, gdzie diabeł jest przeszczęśliwy wtedy. Bo jeżeli jakiś element w tym porządku wypina się z porządku, to no to zdejmuje płaszcz namaszczenia z głowy mężczyzny. I już nie ma tego, tej mocy i tego autorytetu płynącego z nieba. Zaczyna się chaos i bałagan. Widzicie, co to za bajzel? To jest ten bajzel z Koryntian.